Pan jest pasterzem moim. Księga Psalmów 23:1. Na zawsze bezpieczny. Na tym zdaniu jest oparte każde błogosławieństwo w Psalmie 23, a jest ich wiele. Zauważ, że nie jest to Pan jest pasterzem. Czyli bez słowa moim, ale Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim. Moim. Jest to sprawa osobista, głęboko i wyłącznie osobista. Pewien młody człowiek powiedział do mnie pewnego dnia: nie podoba mi się osobisty sposób, w jaki ujmujesz tę sprawę. I to jest powód, dla którego nie jesteś zbawiony, brzmiała moja odpowiedź. Jeśli nie możesz powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, nie jesteś zbawiony. Nie znasz Go i nie jesteś Jego uczniem. Jak możesz do tego dojść? Pewna dziewczyna była bardzo chora i bardzo martwiła się o zbawienie swojej duszy. Ktoś wysłał jej kartkę z tekstem Pisma Świętego. Brzmiała ona: Jezus powiedział: owce moje słuchają mojego głosu i ja je znam i idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27-28 werset. Przeczytała te wspaniałe słowa i powiedziała sobie: gdybym tylko mogła powiedzieć, że jestem jedną z jego owiec, byłabym szczęśliwa. Nie mogła jednak tego powiedzieć i z westchnieniem rzuciła kartkę na ziemię. Gdy kartka spadła na narzutę, odwróciła się i przez łzy zobaczyła, że na drugiej stronie były słowa, których nie zauważyła. Gdy kartka spadła na wykładzinę, odwróciła się i przez łzy zobaczyła, że na drugiej stronie były słowa, których nie zauważyła. Wierna jest to mowa i godna wszelkiego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział, 15 werset. Gdy czytała te słowa, światło wdarło się do jej duszy i wykrzyknęła: jeśli nie jestem owcą, to jestem grzesznikiem, a Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, a więc przyszedł, aby zbawić mnie. Wtedy zrozumiała, że grzesznicy, których zbawia Jezus, nasz Pan, są owcami, które nigdy nie zginą. Jak cudownie bezpieczni jesteście wszyscy wy, baranki i owieczki, strzody Chrystusa. On umarł, aby was zbawić. On żyje, aby was zachować. Ręka, która rozbiła moc śmierci, trzyma was w wiecznym bezpieczeństwie. Wieczna miłość i wszechmoc łączą się w dobrym pasterzu, który oddał za ciebie swoje życie. Jesteś na zawsze bezpieczny. Na zawsze bezpieczny. Pan jest pasterzem moim. Księga Psalmów 23:1.